Witam wszystkich widzów serdecznie, Grzesiek Hakaj, zapraszam was do Gwintusia. Zobaczymy sobie dzisiaj radę do spraw balansu Gwinta. Nie nagrywałem w ostatnim czasie dla was odcinków, chyba 4 dni bodajże, więc nie jest aż to tak odległe, ale sami słyszycie na pewno po głosie, że gdzieś tam jest coś nie tak. Jestem przeziębiony, także miejmy nadzieję, że uda mi się nagrać odcinek może nawet dzisiaj. Żeby wam puścić, zobaczymy jak tam będzie się człowiek czuł. Dobra, lecimy. Siła więcej, Saskia dowódczyni, siła 5. No i powiem wam tutaj tak. Jest to karta za 14 werbunku, która ma odporność i skraca talię. Bardzo mocna karta swoją drogą. Wiadomo, że musimy mieć różne kategorie w naszej talii startowej, minimum 10. Łatwiej było zbić na przykład tę kartę losowymi pingami w postaci Berserkera, w postaci na przykład Kataklizmu, czy to z Okwista, czy to na przykład z Obłąkanego Korsarza, albo z Madoka. Teraz będzie to trudniej trochę zbić, ponieważ siła 5 na odporności sprawia, że to już nie jest takie łatwe. Ale jeżeli przeciwnik wystosuje to najpierw, załóżmy, i wyleci czwórka, jakiś kameleon, czy na przykład pirotechnik, wtedy możemy zastosować, jeżeli oczywiście gramy i mamy w ręce zakazany rytuał, co sprawia, że od razu wtedy Saskia dowódczyni niszczy się. Saskię uważam trzeba rzucić mądrze, ja nigdy nie gram Saski w pierwszym ruchu, zazwyczaj gram to w drugim ruchu. Jeżeli ją gram, a grałem ją chyba raz w życiu. Affan, Hillegrand. Więc teraz tak, tutaj jest wzmocnienie pod kultystów najprawdopodobniej, wiadomo, że pod żołnierzy również, ja nie wiem jak to już teraz działa właściwie, wzmocni wszystkich sojuszniczych żołnierzy z pancerzem o 1. No dla żołnierzy, uważam, że to chyba dobre, ponieważ to jest wylatywajka z tego co pamiętam, nie? No wzywa się, no dokładnie, no to uważam, że to jest dobra wylatywajka. I teraz na siły 4 sprawi to może, że ten Affan zacznie grać. Skjordal? Skjordal siła więcej? No powiem wam, że spoko. 4 punkty siły w pierwszej rundzie. 5 punktów w drugiej. 6 w trzeciej. Minusem Skjordala jest to, że trzeba grać lojalnie, czyli nie można tutaj zawziąć sobie Sirokka, Skorat, czy na przykład zakazanego rytuału, czy jakichś tam po prostu innych zagrań. Skjordal, zobaczcie to, w trzeciej rundzie 6 punktów zostawia. A z Królem Branem w trzeciej rundzie zostawia 7 punktów na polu bitwy i za 7 uderzamy. Skjordal będzie naprawdę wykwintny. Minusem jest to, że nie można grać na przykład z Neckerem Skjordala, no ale myślę, że całkiem fajna zmiana. Pod lojalność jak najbardziej zasłużona uważam, bo jednak lojalne deki są trudne często do gry. No chyba, że mówimy tutaj o pasjansie KP ze świątynią Melitel. Evelien Galo. Super zmiana. Ta karta praktycznie nie grała. A ja bardzo lubiłem tę kartę, nawet ją grałem, kiedy miała te 5 siły. Bo ma to fajną umiejętność, na koniec swojej tury, jeśli posiadamy 0 monet, zyskujemy 3 monety, co jest bardzo fajnym, fajną kartą. Jeżeli postawimy Evelien na przykład i jest jeszcze czuła imkę, na przykład za nią, musi czuła imkę być za nią, to wtedy zyskuje nam 3 monety Evelien, a 2 monety czuła imkę, co sprawia naprawdę fajną wartość. Może jakiś syndykacik wleci na kanał niedługo. Herkia! Super! Herkia Drummond, 5 punktów siły. Uważam, że słuszna zmiana, ponieważ ona sobie pinguje o ten jeden punkt. Zobaczcie, jacy wojownicy teraz dostali buffy w zeszłym sezonie u Lula chyba. Chyba w zeszłym, nie? Teraz Herkia i Skjordal. No, no. Wojownicy czyżby wracali do łask? Piękna zmiana. Powiem wam tyle. Sierżant Nausikaj. Dobra. Ominiemy tego dziada. Bez sensu.
Tarczowniczka Drummond, bardzo fajna zmiana, ponieważ tarczowniczki nie grały. Teraz sprawi to fakt, że za 10 werbunku, bo gramy je w dwa egzemplarze oczywiście, za 10 werbunku przyzywamy 9 punktów, bo raz musimy uderzyć w tą tarczowniczkę. Ale jeszcze Ceres dostała buffa w postaci tego, że tarczowniczki są silniejsze. I teraz Ceres jest już też silna, ponieważ ma te 4 punkty siły ona, ale i 5 punktów ma Straż Królowej i 5 punktów tarczowniczka. To jest naprawdę bardzo fajną wartością. Kusznik Artfein, ciekawe. 4 punkty siły. No oni dość szybko byli zbijani i powiem wam tak, że nie była to aż tak mocna ta karta, chociaż pamiętam, że zeszłym razem jak była na czwórce, to była już silna. Albo jak miała 3 i 2 pancerza bodajże, może już nie pamiętam jak to było. Ale 4 punkty siły powoduje, że trochę trudniej zbić tego kusznika. Minusem kusznika jest to, że on zadaje na flance i na barykadzie obrażenia wtedy, kiedy w turze zagrano żołnierza. A czasem jest taka tura, czy nawet dwie albo trzy, gdzie nie zagra człowiek żołnierza, co sprawia, że wtedy kusznik po prostu stoi i nic nie robi. Także myślę, że taki plus dla niego. Zdziwiłbym się, gdyby ten plus był na raców. Bardzo dobrze, że zostało to wykorzystane na kusznika, a nie na raców. Młoda Driada, 6 punktów siły. Ojoj, ale się będzie działo. Harmonia, żołnierze na razie i wojownicy. Już mamy trzy fajne archetypy, które odstawały, a teraz te zmiany mogą sprawić, że może być całkiem fajnie. Młoda Driada, jeżeli dostała zmianę, to Wody Brokilonu również dostały buffa, ponieważ z karty 10-werbunkowej od razu możemy wyegzekwować 12 punktów na wejściu. Szóstkę jest już trudniej zbić niż taką czwórkę czy na przykład piątkę. A na początku Młode Driady miały 4 punkty siły. Później 5 z czasem i teraz 6. Całkiem nieźle bym powiedział. Teraz chyba już siła więcej, tak? Nie, mniej. Pustynnica jeszcze, siła więcej. Myślę, że spoko zmiana, ta karta nie była grana pod jakiegoś bija, pod zemsty, całkiem sympatycznie, że ma te 5 punktów i za każdym razem, kiedy zagrywamy jednostkę z zemstą, wzmacnia się o 1 dodatkowo, co sprawia taki silniczek w zemście, która no gdzieś tam odstawała, nie mówię tutaj o zemście Dagona, Królowej Krabopająków z Erondajtem i tak dalej, tylko mówię o zemście w postaci takiej normalnej, zwykłej zemsty z jajami harpi, nie wiem, Miruną i tak dalej. Siła mniej teraz. Renfri, 4 punkty siły. No dobra, to jeszcze można przełknąć, ponieważ Renfri sami wiemy, że potrafi czasem zrobić 20 parę punktów i myślę, że to może być nawet słuszny buff. Tak myślę. Król Demavent, siła mniej, myślę, że całkiem spoko, ponieważ będzie może trochę łatwiejszy do usunięcia. Jest to jednak zagranie, które zagrywa zazwyczaj 3 karty, jeżeli nic z tym nie zrobimy. Jedną praktycznie na pewno. A nie ma często problemu, żeby przeciwnik zagrał 2, a my dopiero po 2 jego zagranych kartach usuwamy Króla Demavenda. Często tak się zdarza. Sowe, 10 punktów siły. No myślę, że nie ma co aż tak go mocno nerfić. Myślę, że to już takie ostatki jego nerfienia, jeżeli już ktoś chciałby to robić. Bo, no umówmy się, też trzeba trzymać tą bestię, też trzeba ją zbić, tą bestię. Faktycznie, że Sowę potrafi zrobić bardzo dużo punktów. Nie da się ukryć, że jeżeli zjemy 4, to teraz będzie to wchodzić za 18. No ale 12 punktów werbunku, karta wymaga tego, żeby coś tam już zrobiła, prawda? Nie mam zdania, czy to jest słuszne, czy nie. Zobaczymy w praniu. Ożywiona zbroja, siła mniej? Oj. Nie wiem, czy to było potrzebne na ożywioną zbroję, ponieważ ożywiona zbroja... Chyba, że latał jakiś dziwny deck, którego nie zauważyłem, że jest. Ożywiona zbroja była spoko kartą.
Ja bym nawet jej chyba dał 1 na plus siły, no ale... Myślę, że niesłusznie tutaj, ale nie wiem. Myślę, że niesłusznie, ja bym tak powiedział. Leticia. Czarodzieje byli mocni. Nie da się ukryć. Teraz trochę łatwiej będzie zbić Leticię, ale i tak najpierw trzeba poradzić sobie z Defenderem zazwyczaj, kiedy przeciwnik zagra. Myślę, że Leticia super zmiana, ponieważ kiedyś ta karta chyba jak wyszła, nie jestem pewien, ale chyba miała 6 na 10. Także jest to spora zmiana od tamtego czasu i tak jest, można powiedzieć, na plusie. Pirat Demon dostał nerfa w postaci jednej siły mniej. Nie wiem, czy to było aż tak potrzebne dla pirata. Te 9 siły sprawiało, że ten pirat właśnie zaczął grać dzięki temu buffowi. I ludzie może przeszkadzał im ostatni deck ze szturmem, gdzie piraci Demon naprawdę potrafili zrobić fajne punkty, bo umówmy się, szturm praktycznie zawsze ma problemy z punktami. A teraz, kiedy został wymyślony deck z płotką, hajdawerem i innymi rzeczami, to pirat Demon niestety oberwał trochę. Nie wiem, czy to jest słuszna zmiana, myślę, że nie, bo na tych 9 w końcu zaczął grać. Nie jestem pewien, czy ludzie zdecydują się go grać, jeżeli ma 8 siły. Chociaż 8 za 5 też to nie jest złe, ale jednak trzeba kontrolować dragkar, to znaczy okręt. Widmo czarodziejki, siła mniej. No robiło to w sumie spoko punkty. Widmo czarodziejki rzuca się, kiedy już mamy jakąś kartę, jednostkę z tarczą. I tak czy siak, od razu zjadając jakąś tarczę, to znaczy niszcząc jakąś tarczę, od razu mamy na niej... Muszę iść się wydmuchać, no sorki. Jestem z powrotem. Od razu tak naprawdę niszcząc tą tarczę, te widmo czarodziejki ma 6 punktów, więc też stosunkowo trudniej jest to zbić. To znaczy wiadomo, wcześniej było jeszcze trudniej, bo wchodziło to za 7 od razu. No ale szóstka... szóstka po jednej turze i później plus potencjalne punkty naprawdę dość mocne, bo widmo czarodziejki już nie ma tak jak kiedyś odnowienia 2, tylko odnowienie 1. Myślę, że nawet słusznie. Zaklinaczka z Dolblatana przeszkadzało ludziom właśnie, że ma 4 punkty siły, że aż tak się rozmnaża. Trudniej trochę było to zbić. Dało się, ale jednak z taktyką partyzancką używaną było to dość trudno zbić. No i ożywiło to w pewien sposób tą kartę. Zobaczymy, czy teraz ludzie będą decydować się grać zaklinaczkę Dolblatana. Podejrzany sprzedawca, 3 punkty siły. Myślę, że spoko, ponieważ jest to karta, która tworzy dodatkową kartę. Fakt, że trzeba mieć kilka monet w mieszku, co najmniej 3, żeby rzucić to naprzód i wtedy na przykład płacimy ten haracz 4. Ale potrafi to zrobić około 9, czasem 10 punktów. Wtedy potrafiło. Także myślę, że spoko. Podejrzany sprzedawca, syndykat jest jednak mocny. Służka Van Morlehemów, 3 punkty na 4. Też spoko zmiana. Czy to jest to, o czym myślę? Nie wiem, czy to jest to, o czym myślę. Tam to chyba było, że za każdym razem, kiedy zyskuje status szpiega, wzmacnia się o 1. To tamto by było chyba bardziej do zmiany niż chyba służka. No ale zmienili ludzie to. Nie mam zdania na temat tej karty, ponieważ nigdy nie grałem tej karty. I nie wiem, jaki ma potencjał. Wiem, że kopiuje. Na przykład truciznę i blokadę może skopiować sobie na inną jednostkę. Dobrze. Co my tutaj mamy? Werbunek więcej. Taktyczna decyzja. Werbunek więcej, co sprawia, że można wetkać więcej kart do talii. To znaczy nie więcej kart, tylko jeden werbunek więcej. Spoko. No teraz Mil może zacząć grać jeszcze solidniejszy. Jakiś pierścień przychylności do Milu jak najbardziej jest przydatny na przykład. No Mil to jest wiadomo toksyczna talia, ale da się z nim wygrać, wiadomo. Pobudzenie dostało werbunek więcej, co sprawia, że znowu możemy wetkać więcej kart. I powiem wam tak, pomimo że nerf, buffy dostały Aglais i Tlin Egli, to jednak pobudzenie nadal nie było aż tak często grane. Więc mi się wydaje, że słusznie, że
my coś robimy z tym, żeby właśnie to zmienić. Król żebraków, 13 werbunku. Jest to wypadajka. Ja tak mówię, wypadajka, wylatywajka, która też jest mocna stosunkowo, bo jednak oddaje monety, które użyliśmy w haraczu, które zapłaciliśmy haracz. Także myślę, że powiedziałbym, że to jest słuszna zmiana. Ja wiem, że to jest tylko jeden siły, ale jeżeli wyleci, to jest to spender. Jeżeli jest w talii, to jest to oddawacz monet tak zwany. Także bardzo mocna karta jest to. Ja króla żebraków, jak sobie zrobiłem jeden deck, próbowałem sobie nim pograć, to zawsze praktycznie mi wypadał w pierwszej rundzie. Nie wiem, jak ludzie zachowują to do trzeciej. Magiczny kompas, werbunek więcej, tak? Oj, 12? To on miał 11? Myślałem, że 12. No nie wiem, czy tu było... był sens zmieniać tą kartę. Jednak na 11 on nie jest taki zły. Przypomnę, że kiedyś miał 9, wtedy był toksyczny bardzo, bo latała nawet talia, gdzie był 9, gdzie miał 9 werbunku magiczny kompas, latała nawet talia taka, gdzie 26 punktów było do wykorzystania jeszcze werbunku, a ona sobie radziła w prorank od tak często. Także nie wiem, magiczny kompas ja bym zostawił na 10-11, on był wtedy najlepiej wyważony. 12 jest za drogi, moim zdaniem. Fion? 10 werbunku? Ktoś ewidentnie chce zmieniać defenderów. Nie wiem, czy to jest takie dobre, bo fajnie by było... Każdy defender mógł zagrać i w Neckerze, i w Renfree, i gdziekolwiek, prawda? A teraz sprawi to jednak, że no... ciężej będzie to wetkać do talii. Necker też oczywiście ucierpi, jeżeli chcielibyśmy coś bronić. Nie wiem, czy to taka dobra zmiana. Myślę, że nie. Przemytnik Dimun, 6 punktów werbunku? Przecież ta karta robi 10 punktów. Ja wiem, że za 5-10 punktów, ale musisz położyć obok okrętu. Ostatnio grałem z kumplem, położył źle i mu nie stworzyło drugiego przemytnika. Trzeba myśleć przy nim. Też trzeba tak naprawdę... Nie wiem, czy to jest takie mocne, żeby... To już przestanie grać, moim zdaniem. Ja go osobiście nie będę wtykał do talii, bo 10 punktów za 6, no nie jest to niby zła wartość, ale tak słaba karta, można powiedzieć, wcześniej wcale nie grana. Teraz ma 6 werbunku. Nie wiem, czy to był słuszny... Słuszna zmiana, czy to była. Nadzorca niewolników? Siła więcej, tak? Nie, werbunek więcej. Werbunek więcej. Myślę, że spoko. Tym bardziej, jeżeli sierżanci Nausicaa dostali tę siłę więcej, to myślę, że jak najbardziej słuszna zmiana. Chociaż ludzie nigdy nie wiedzą, jak go dobrze wyważyć. Teleportacja? Werbunek więcej? No jest to teraz pod mil trudniejsze, żeby właśnie wyegzekwować tych Wiedźminów Szkoły Zabójc, jak to było? Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. Dobra, nie będę o tym myślał. Nie wiem, czy to jest spoko. Wiadomo, że to jest karta neutralna i wykorzystywana nie tylko jest w Nilfgaardzie, więc w różnych innych dekach też. Nie mam zdania na temat tej karty, czy słusznie została znerfiona. Saper, 5 punktów werbunku, już nie 4. Myślę, że spoko, bo tutaj krowie truchła. Co prawda dało się wygrać z krowimi truchłami. Jeżeli człowiek wie, jak grać na to, to myślę, że 60% jest na to, że już przeważa wynik wygranej. Ale wiadomo, jeszcze i tak można przegrać. Saper, myślę, że ok. Pięściarz, 5 werbunku, super, bo to jest jednak... Spender na opłacie 1 zadaje 1 punkt obrażeń wrogiej jednostce o najwyższej sile, co może powodować wyczyszczenie całkowite nawet czasem stołu. Myślę, że słuszna zmiana. Koszt werbunku w dół, szturm. Czyli mniej można wetkać, cholera. Szturm dostał już trochę. Magiczny kompas ze szturmem. Szturm sam w sobie. Co tutaj jeszcze? No ale zaczną grać inne archetypy, prawda? No trudno, szturm dostał. Ja lubię bardzo szturm, bo jest to
jest to fajne, żeby trochę tego pancerza sobie nabijać i tak dalej, ale jednak faktycznie ostatnio był mocny, więc chyba się zgodzę nawet z tą zmianą. Zmorzyca, pierwszy chyba teraz scenariusz, który ma 13 werbunku bodajże? Nie, jeszcze jest oblężenie, z tego co pamiętam. Ale moim zdaniem słusznie, bo zemsta może teraz zacznie grać taka, wiecie, normalna zemsta z Miruną, tak jak mówiłem wcześniej, z jajem Harpi, czy czymkolwiek takim. Bakala, werbunek w dół. No była to rzadko grana karta, myślę, że na 12 będzie całkiem sympatyczna. Narada wojenna, werbunek w dół? Przecież to zawsze było grane. Nie wiem, czy tutaj akurat jest słuszność, że to dostało buffa. Myślę, że nie. Wody broki lonu? Co? Nie dość, że młode driady dostały punkt wyżej, to jeszcze wody brokilonu dostały werbunek mniej. Co sprawi, że wody brokilonu teraz nie dość, że mogą zostać grane w Neckerze, no to najprawdopodobniej, jeżeli ktoś zdecyduje się na granie harmonią, jest to 12 punktów za 9 plus potencjalne, więc wody brokilonu bardzo mocna karta w tej chwili. Swirs, 7 werbunku, słuszna zmiana, ponieważ ta karta nie była wcale grana, a przechwytuje wrogą jednostkę tylko o sile trzeciej lub niżej, co sprawia, że może zrobić 10 punktów plus potencjalnych, jeżeli przejmiemy przeciwnikowi jakiegoś Madoka, Redańczyka, no to spoko, ale zazwyczaj jednostki o sile trzeciej musimy sobie ustawić najpierw, gdzie Swirs czasem będzie bywał problematyczny i bywał, dlatego nie był grany. Z ludźmi trzeba krótko. Wabiorn. Wyciągarka Rejzy, która staniała o jeden werbunek. Myślę, że spoko. Całkiem spoko. Ronwid z Małego Łęgu. Powiem wam, że ta karta ostatnio zaczęła grać z kedwińskimi upiorami. I całkiem nieźle sobie radziła. Jeżeli stoi przeciwnikowi jeden upiór i zagrywa żołnierza, wzywa się on z cmentarza, jeżeli zostanie już zjedzony, i całkiem sympatycznie to działa, bo masz za każdym razem tą jedynkę, żeby móc zniszczyć. Ale wiecie co, tak czy siak jest to spoko zmiana. Jest to złota karta za 5 werbunku, jedna z nielicznych, tak jak na przykład Maxi Van de Kar czy Zaklęcie Kompresji. Ale myślę, że jest to i tak czy siak słuszna zmiana. Teraz kedwieńskich upiorów lepiej jest likwidować. Wojna klanów, 5 punktów werbunku, nie wiem, czy to jest słuszny buff, ponieważ jest to bardzo silna karta, która wyciąga wojownika o koście werbunku 4 z naszego cmentarza, dając mu fatum. Lecz no jest to bardzo silna karta, bo do Rejs z Arniolfem, gdzie ostatnio właściwie nie widziałem, żeby były grane, co ciekawe, gdzie zawsze to była mocna talia, do tych rejs, no to będzie można wetkać 2 werbunku więcej teraz. Wódz Wyżyn, łojoj, i nawet więcej. Zaczną grać z powrotem najprawdopodobniej wodzowie z Wyżyn z rejsami. Ja nie jestem za tym, bo nie lubię tej talii, gdzie w sensie, jeżeli lata to w mecie, to nie lubię, o. Ale tak to lubię, jeżeli właśnie, nie wiem, jest to takie, wiecie, takie całkiem spoko, ale nie aż takie mocne i nie aż takie słabe. Teraz znowu będzie to mocne, no ale nie wiem, ja bym zostawił to na 6 może, chociaż wodzowie z wyżyn dużo ludzi się pewnie nie zgodzi ze mną. Ja bym osobiście zostawił to na 6, ale dał im 4 punkty siły. Żeby, jest to weteran, żeby w trzeciej rundzie mieli 7 punktów siły, tak? 5, 6, 7. Nie, z branem by mieli tyle, nie? Cholera, już nie wiem. Aha, i to była ostatnia karta, tak? Zmiany myślę, że znowu na plus. Całkiem spoko. Zmieni się trochę tutaj nam, można powiedzieć, spostrzeganie na niektóre talie. Rzucić okiem można na pewno na żołnierzy, bo, nie, bo jednak no, ten sierżant, kuśnik Artfein, tutaj ten Affans pod skrócenie można powiedzieć, Swirs również dostał, który jest też żołnierzem.
bardzo fajnie harmonia została, można powiedzieć, wskrzeszona. Na pewno będzie grana, nie wierzę, że nie. No i zemsta, niektóre karty pod zemstę również mają przychylność tego, że właśnie może zacząć grane. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. No i cóż, to tyle ode mnie. Dzięki wielkie, może dzisiaj uda mi się nagrać odcinek. Trzymajcie się, cześć!